Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie, a dzisiaj moim i Państwa gościem jest pan profesor Jacek Izydorczyk, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Łódzkiego, były ambasador Polski w Japonii w latach 2017-2019. Dzień dobry, panie ambasadorze. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Dziękuję za to, że przyjął pan zaproszenie. Jest pan osobą rozpoznawalną, jest pan osobą publiczną, która ma bardzo dużą odwagę cywilną. Nie głosi się, nie boi się głosić swoich poglądów, co we współczesnym świecie akademickim wcale nie jest taką oczywistością. Wręcz odwrotnie, osoby, które mają odwagę cywilną i nie boją się iść po prąd, są w zdecydowanej mniejszości. Chciałbym rozpocząć naszą rozmowę od takiego ogólnego pytania. Jak pan ambasador ocenia stan, kondycję polskiej służby zagranicznej Anno Domini 2023? Najkrócej odpowiadając na to pytanie, po prostu mogę powiedzieć, że po prostu Polska nie ma polityki zagranicznej. No, dyplomację ma formalnie, bo tak, jest budynek na Lejszucha, jest minister spraw zagranicznych, którego nazwiska większość obywateli polskich w ogóle nie wymieni. To jest następca poprzedniego, mówię to z pełną odwagą cywilną, figuranta. Mam na myśli Czaputowicza, teraz jest profesor Rau, którego notabene znam już chyba 26 lat. Jest to po prostu jedna wielka fikcja. Oczywiście to są też zaszłości, bo po tym, nazwijmy to, formalnym odzyskaniu niepodległości przez Polskę w roku 89-90, nie zreformowano polskiego MSZ-u, ale po prostu nie odtworzono Ministerstwa Spraw Zagranicznych, nie odbudowano służby zagranicznej. I każda kolejna ekipa dokładała tam swoje mniejsze lub większe patologie. I krótko mówiąc, może tak obrazowo powiem, jak ja szedłem do MSZ-u, to wtedy był ministrem minister Waszczykowski i to jeszcze była osoba, która rządziła tym ministerstwem. Natomiast jak się pojawił Czaputowicz, to już nie było wiadomo, kto rządzi ministerstwem, a jak przyszedł Rau, to już nawet nie wiadomo, kto jest ministrem. Czyli można powiedzieć, że MSZ była takim, no powiem brzydko, bagienkiem, a pod rządami PiS-u stała się jednym wielkim, cuchnącym rozlewiskiem. Przepraszam za to taki literacki opis, ale żeby Polacy mieli świadomość, że tak naprawdę MSZ jest tylko biurem podróży, miejscem dla rozdawania stanowisk dobrze płatnych, związanych z podróżami. No i przekłada się to w tym, że Polska nie ma polityki zagranicznej, a przecież głównym zadaniem polityki zagranicznej jest zapewnienie dobrostanu państwa i narodu oraz unikaniu wszelkich sytuacji, które prowadzą do jakiegokolwiek uszczuplenia tego dobrostanu. Natomiast my jesteśmy na tym etapie, że MSZ bierze aktywny udział w szczuciu Polaków i szczuciu sąsiadów do tego, żeby Polska weszła do nie swojej wojny, do wojny samobójczej. Więc dlatego ja uważam, że obowiązkiem każdego Polaka na dzień dzisiejszy jest głośno protestować przeciwko wpychaniu Polski do wojny, bo to się skończy być może nawet zagładą państwa polskiego, polskiej państwowości oraz setkami tysięcy, jak nie milionami zabitych Polaków. No, bardzo mocne słowa, ale podpisuję się pod nimi obiema rękami. Panie ambasadorze, jest pan doktorem habilitowanym nauk prawnych, jest pan adwokatem, ukończył pan także aplikację sędziowską, więc to, co pan mówi, ma ogromną wagę. Ma ogromną wagę i mnie zastanawia jedna rzecz. Dlaczego właściwie cała sprawa odwołania pana z funkcji ambasadora, to takiego nagłego, takiego rzadko spotykanego w służbie zagranicznej odwołania w lipcu 2019 roku, dlaczego to wszystko zostało zamiecione pod dywan? Kto ma tak ogromne wpływy w polskim MSZ-cie, w polskim rządzie, że jest w stanie tak poważną sprawę
przecież tych zarzutów, które pan opublikował wobec dyrektora generalnego MSZ-u, pana Andrzeja Papieża, no to są poważne zarzuty. One zostały przez niemały portal przecież opublikowane. Mówię tutaj o portalu Onet. I właściwie cała sprawa została zamieciona pod dywan. Kto rozdaje tutaj karty? I jakby pan mógł, panie ambasadorze, jeszcze naszym widzom przedstawić pokrótce okoliczności pańskiego odwołania. Bo one też dużo mówią o kondycji polskiej dyplomacji obecnej. No więc po kolei. I to też ważne, żeby przebiło się do opinii publicznej, bo w ogóle artykuł w Onecie był dla mnie zaskoczeniem. Bo ja nigdzie nie publikowałem szczegółów kompromitacji państwa polskiego, która nastąpiła w Japonii. Ja byłem zaskoczony tą publikacją, bo przecież moje zawiadomienie było napisane też z punktu widzenia prawnika procesualisty karnego. Ja tam nawet, do czego obywatel nie jest zobowiązany, opisałem kwalifikacje prawne, konkretne przepisy, konkretne czyny. To było na wiele stron. I ja byłem zdziwiony, że w ogóle dziennikarze się skupili na kompromitacji konkretnej, natomiast nie skupili się na tych przestępstwach. Więc jakby pierwsza kwestia, która jest najważniejsza, żeby przebiła się do opinii publicznej. Ja wrogiem aktualnej władzy nie stałem się w dniu 2 stycznia 2020 roku, kiedy wysłałem zawiadomienie do prokuratury i NIK-u oraz do szeregu redakcji w Polsce. Notabene ta korespondencja została w większości przejęta przez służby i, co jest niezwykle bulwersujące, prokuratura okręgowa w Warszawie w ogóle nie rejestrowała tego zawiadomienia dopiero po skandalu medialnym. Czyli przez niemal 3 tygodnie prokuratura nie rejestrowała zawiadomienia o przestępstwie. To samo w sobie jest wielkim kryminałem i skandalem. Więc chciałbym, żeby wszyscy zrozumieli, ja wrogiem się nie stałem w dniu 2 stycznia 2020 roku dla PiS-u i dla służb pisowskich. Ja wrogiem się stałem 2 kwietnia 2019 roku, kiedy jako ambasador w Tokio w formalnej korespondencji do ministra Czaputowicza poinformowałem o łamaniu prawa w MSZ-cie, o żądaniu przywrócenia porządku prawnego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i o ukaraniu osób odpowiedzialnych za ten stan patologiczny w MSZ-cie, no już kryminalny wręcz. Nie było żadnej odpowiedzi od ministra. Potem nawet odcięto mnie w ogóle od konta MSZ-owskiego. Pisałem z maili prywatnych. Między innymi pisałem do wiceministrów i do Czaputowicza z konta prywatnego, informowałem o patologiach i przestępstwach. Notabene przecież wytoczyłem sprawę, trochę przeskakuję na inny temat, ale to jest związane. Wytoczyłem sprawę Przydaczowi Jabłońskiemu. Przydacz był wtedy wiceministrem, Jabłońskiego jeszcze nie było w MSZ-cie. Przed sądem przedstawiłem kopię maili, że informowałem Przydacza i proszę sobie wyobrazić, nie było żadnego procesu, tylko na posiedzeniu umorzono sprawę Przydacza i jednoosobowo i Sąd Okręgowy to jednoosobowo utrzymał i Rzecznik Praw Obywatelskich, nowy rzecznik, stwierdził, że nie ma żadnego problemu. Z Jabłońskim było jeszcze gorzej, bo Jabłoński powiedział, że w moim zawiadomieniu do prokuratury i NIK było nie jedno, ale wiele kłamstw. W normalnie procesie o zniesławienie to ten zniesławiający musi udowodnić, że twierdzenia są prawdziwe. W międzyczasie prokuratura okręgowa w Warszawie po cichu umorzyła kręconą sprawę przeciwko mnie, notabene o fałszywe zawiadomienie o przestępstwie, o przestępstwach. No i też Rzecznik Praw Obywatelskich nowy stwierdził, że nie ma problemu w sprawie Jabłońskiego. Czyli no, gryzę się w język, bo tutaj tylko czekają, żebym o jedno słowo powiedział za dużo. Natomiast, żeby państwo mieli świadomość, że ja wrogiem się stałem, będąc urzędującym ambasadorem w Tokio 2 kwietnia 2019 roku w formalnej korespondencji do Czaputowicza. Czaputowicz nie reagował, żaden z wiceministrów nie reagował. W połowie stycznia 2020 roku wysłałem maile, jak zobaczyłem, że cała korespondencja została przejęta, wysłałem maile do wszystkich członków Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu i Senatu. Przewodniczący był profesor Rau w Sejmie wraz z kopiami zawiadomień.
nikt się nawet słowem nie zająknął. Tylko dwóch posłów, pan Rozenek i pan Szejna, złożyli interpelację poselską, na którą bezczelnie kłamiąc MSZ, podając nieprawdę, wbrew dokumentom oficjalnym MSZ-u, no tam odpisało, to można znaleźć, to jest na stronie Sejmu, podpisał się Przydacz. Więc no, stan patologii polskiego państwa osiągnął no, wymiar niebywały. To jest po prostu fikcja. Nie mamy Ministerstwa Spraw Zagranicznych. A proszę mi powiedzieć, jak pan ocenia obecnie te wszystkie frakcje, które są w Ministerstwie Spraw Zagranicznych? No, pan został odwołany jeszcze przed wyborami w 2019 roku. Wtedy głośna sprawa, no właśnie między innymi nagłośniona przez portal Onet, to była kwestia tej delegacji, która odwiedziła świątynię w Kamakurze. Mówimy o oficjalnej delegacji z polskiego MSZ-u, w której brał udział pan Andrzej Papierz, nazywany przez media szarą eminencją w MSZ-cie. Czy rzeczywiście pozycja tego człowieka dzisiaj jest taka, że można powiedzieć, że jest ważniejszym rozgrywającym niż minister? Przede wszystkim tu też nie chodzi tylko o moje odwołanie, bo to też obywatele mogą nie mieć takiej wiedzy, świadomości. Moje odwołanie było związane z szeregiem afrontów wobec Japonii, Japończyków. Pragnę przypomnieć, że wtedy była planowana i ona doszła do skutku pierwsza wizyta zagraniczna nowego następcy tronu Japonii. I odwołano mnie w ten sposób i tak szybko, żebym nie mógł przyjechać do Warszawy. Ja wielokrotnie interweniowałem w tej sprawie, bo to był afront. To jest w ogóle w stosunkach międzynarodowych, jeżeli chodzi o dyplomację, brak udziału ambasadora w takiej uroczystości jest wielkim afrontem. Ja wielokrotnie wysyłałem żądania, prośby o umożliwienie mi wyjazdu. Są na to dokumenty. Odmawiano mi no, z wielką radością tych ludzi, którzy się pod tym podpisywali. Kto tam był? Lang, wieloletni przyjaciel papieża, ostatnio ponownie odznaczony przez prezydenta. On teraz, nie wiem, gdzie on teraz ma jechać, chyba z powrotem do Rumunii, czy w Rumunii jest ambasadorem, ostatnio jego losów nie śledziłem. Krajewski, który jest ambasadorem w Moskwie. Był tam, zdaje się, szefem protokołu dyplomatycznego. Klarisy, czyli takie dokumenty z MSZ-u, wysyłał jego zastępca. Więc masa osób była w to zaangażowana. De facto w kompromitowanie państwa polskiego i czynienie afrontów w stronie japońskiej. A kompromitacja była wobec całego świata, bo to przez wszystkie ambasady w Warszawie, jak i wszystkie ambasady w Tokio to obserwowały. I odpowiadając na pana pytanie o tajemnicę jakby siły tej szarej eminencji, no to można się domyślać, że to są tajemnice związane ze służbami. Ta osoba jest wieloletnim przyjacielem ministra Kamińskiego. Oni się tym nawet chwalili na Facebooku, na Twitterze, wszędzie. No i po prostu PiS zrobił kastę nietykalnych. No i jeżeli mamy bezprawie i mamy nietykalne osoby, no to po prostu musi być patologia. No nie ma innej możliwości. W 2021 roku została znowelizowana ustawa o służbie zagranicznej i od ubiegłego roku trwa swego rodzaju czystka w MSZ-cie, czystka kadrowa, na podstawie artykułu 5 tejże znowelizowanej ustawy, która mówi o zagrożeniach dla bezpieczeństwa państwa. No i tutaj wiele osób wskazuje, że w iście takim stalinowskim stylu są wyrzucani ze służby zagranicznej jedni z najbardziej doświadczonych dyplomatów, a to tylko dlatego, że ukończyli renomowaną dyplomatyczną uczelnię MGIMO, czyli właśnie Moskiewski Państwowy Instytut Stosunków Międzynarodowych. Jak pan oceni tę sytuację w MSZ-cie? No to jest absurd, bo przecież te osoby były wielokrotnie sprawdzane przez polskie służby. Przecież tym się zajmuje ABW, prawda? Ja też mam wszystkie poświadczenia bezpieczeństwa, które otrzymałem przed wyjazdem. Nikt mi tego nie odbierał.
Natomiast to, no to notabene papież ma taki, czyli ta szara eminencja, taki epizod, że on został nagle odwołany, był ambasadorem Bułgarii, bo mu odwołano, cofnięto wszystkie poświadczenia bezpieczeństwa i tego państwo nie znajdą ani w Wikipedii, bo Wikipedię piszą jacyś ludzie ze służb, jeżeli chodzi o osoby publiczne. Tam są wojny edycji, można sobie wejść na historię edycji, na każde hasło Wikipedii i zobaczyć, kto na tym trzyma rękę. Wracając do sprawy tych absolwentów MGIMO, to tak jak powiedziałem wcześniej, te osoby przecież były wielokrotnie sprawdzane przez polskie służby. No i jest też pewną ironią losu, że to są chyba najbardziej merytoryczne osoby. Oczywiście ja nie mówię o konkretnych osobach, natomiast zarówno no, możemy Rosji nie lubić, nie musimy też Rosji kochać, ale przez szereg lat, nie wiem jak dzisiaj to jest postrzegane na świecie, no teraz jest przecież prowadzona wojna propagandowa, ta uczelnia była bardzo wysoko oceniana. Oczywiście tam byli różni ludzie i też na pewno różne rzeczy się działy. Natomiast ta czystka polega na tym, no że po prostu z jednej strony chcą się wykazać no, w gronie samego PiS-u, plus może dla wyborców, a z drugiej strony robią miejsce dla swoich tam kandydatów, żeby ich powysyłać, no bo przecież w tym roku mają być wybory i każdy chce wyjechać, żeby przetrzymać to, co się stanie jesienią w Polsce, tak, tego roku. Tak, tak. Zbliżają się wybory parlamentarne. Jeżeli odbędą się w trybie konstytucyjnym, no to prawdopodobnie w październiku, ale niewykluczone, że zostanie wprowadzony jakiś stan nadzwyczajny. Bardzo wiele zależy od tego, od sytuacji za naszą wschodnią granicą. Chciałem pana zapytać o sprawę w ogóle komentowania wojny na Ukrainie, bo tak jak powiedziałem na samym wstępie, jest pan jednym z nielicznych dyplomatów, byłych dyplomatów, także pracowników badawczo-dydaktycznych, który ma odwagę cywilną iść pod prąd, mówić jak jest, a nie tak jakby sobie tego władza życzyła. Czy pańskim zdaniem jeszcze dzisiaj możemy mówić o demokracji w Polsce, czy to już jest raczej demokratura? Jak pan w ogóle odczytuje tę nagonkę, która jest dzisiaj prowadzona na ludzi świata nauki, dziennikarzy? I jak pan sobie radzi z presją? Bo to jest bardzo ciekawe dla mnie także jako osobie też, która idzie pod prąd, jest w opozycji do polityki obecnej rządu. Jak pan sobie radzi z presją na uczelni? Bo zakładam, że taka presja jest na pana nakładana. Jak także ocenia to pańskie otoczenie? Także byli koledzy, znajomi z resortu spraw zagranicznych i w ogóle jeśli chodzi o środowisko akademickie. Pierwsza kwestia. W Polsce nie ma demokracji. Nie ma trójpodziału władz. Więc to jest jakiś system, już bym nawet powiedział, quasi-mafijny w tym momencie. Co więcej, gro ludzi się podporządkowało nowej władzy. Najbardziej mnie boli, że duża część sędziów się podporządkowała nowej władzy, bo nawet ci, którzy występowali, jeżeli chodzi o ochronę interesów sędziowskich, na przykład w tych różnych organizacjach sędziowskich, to niestety w wielu sytuacjach takie, nie będę wymieniał konkretnie oczywiście, żeby tutaj nie wystawiać się na strzał, ale niestety idą na rękę władz. Co powoduje taki stan? W moim przekonaniu z jednej strony strach, z drugiej nagrody. Czyli strach związany z wszechwładzą, potęgą służb i aktualnej władzy, która chociażby wynika z tego, że jest stosowana szeroka inwigilacja. Czyli po pierwsze mają na pewno tak zwane kompromaty. Mają różnego rodzaju środki oddziaływania, negatywne i pozytywne. Mogą rozdawać stanowiska, mogą robić awanse. Proszę zwrócić uwagę, aktualnie prezesi sądów całkowicie podlegają władzy wykonawczej. Więc ja nic zastrzegam, ja nie mówię o konkretnych przypadkach, natomiast zrobiono taki system, stworzono taki system, że za pomocą przysłowiowego kija i marchewki
z jednej strony można karać, z drugiej strony można nagradzać. Druga rzecz. Ludzie boją się stracić pracę. Ja się dziwię tym osobom, bo jeżeli Polska zostanie wepchnięta do samobójczej wojny przeciwko Rosji, to oni stracą te miejsca pracy, bo one będą zbombardowane rakietami i bombami. Nie będzie tej pracy. Oni stracą życie, ich dzieci stracą życie. Nie będzie żadnej pracy, więc czego ludzie się boją? No i trzecia kwestia, pan redaktor zapytał, pan doktor, przepraszam, zapytał o, czy się nie boję, jak to jest na uczelni. No, człowiek rodzi się nagi i umiera nagi. I jedyną rzecz, którą ma, to jest jego nazwisko. Rodzi się z tym nazwiskiem, a po śmierci to nazwisko nawet nie umiera. Więc w momencie, jak rzucono na mnie cały aparat pisowskiej bezpieki i chciano ze mnie zrobić przestępcę, złodzieja, nieudacznika, wariata w końcu, no bo teraz jest tylko ten etap zamilczania mnie i rozpowiadania, że jestem wariatem, no to no przecież ja nie miałem nic do stracenia. Ja mam tylko nazwisko, więc czego ja mam się bać? Że stracę pracę? Próbowano mnie już wyrzucić z Uniwersytetu Łódzkiego. Powiem tak ogólnie, przy udziale miejscowych miernot, ale ja wiem, że brały w tym udział służby specjalne. Po prostu mam taką wiedzę, no nie będę się dzielił teraz tutaj ze wszystkimi, z całą Polską, tak, tą wiedzę. Więc krótko mówiąc, wystarczy się nie bać. To oni się powinni bać. To oni wielokrotnie złamali prawo i to ich Polacy mogą nakryć czapkami w każdej chwili. To niech oni się boją. Tak. Chciałbym pana zapytać w ogóle o kwestię stosunków polsko-amerykańskich, bo nie jest żadną tajemnicą. Już to zostało wielokrotnie przez Instytut Pamięci Narodowej nagłaśniane, że polskie, że służby specjalne w Polsce po roku 1989 zostały w bardzo dużej mierze podporządkowane pod interes Stanów Zjednoczonych, konkretnie pod CIA. Bardzo ciekawa debata na ten temat prowadzona przez pana Piotra Wojciechowskiego w IPN TV, czy też książka pana doktora Kozłowskiego Koniec Imperium MSW. Jak pan ocenia w ogóle rolę służb specjalnych w polskiej polityce zagranicznej? Zapewne pan się spotykał z tymi ludźmi, którzy byli w jakiś sposób związani z polskimi służbami specjalnymi. Jak pan ocenia w ogóle także niezależność tej polityki zagranicznej? Jeżeli mogę jeszcze parę słów o panu Wojciechowskim, bo panie doktorze, szanowni państwo, że państwo mieli świadomość, pan Wojciechowski jest wieloletnim przyjacielem pana papieża. I pan Wojciechowski zrobił taki wpis na Twitterze dzień przed moim odwołaniem, o którym nie wiedziałem, z Tokio, z hashtagiem Izydorczyk i chodziło o generała z WSI. Dla pana Dudy i pana Szczerskiego tworzono historię prawdopodobnie, że ja jestem najbliższą rodziną pana generała z WSI. Czyli dla pisowców miałem być nieudacznikiem, złodziejem i powiązanym rodzinnie z WSI, a dla opozycji miałem być fanatykiem pisowskim, nieudacznikiem i złodziejem. Więc to w największym skrócie, jeżeli chodzi o pana Wojciechowskiego. Natomiast jeżeli chodzi o Amerykanów, w ogóle Amerykę, ja mam trochę inne zdanie, no bo wiem, że pan doktor rzucił takie hasło stop amerykanizacji. Ja uważam, że to nie jest problem ani Ameryki, ani Niemiec, ani Rosji. My mamy problem u nas. Czyli krótko mówiąc, państwa, które mają siłę, będą zawsze nas wykorzystywać, jeżeli będziemy słabi. Abstrahuję od wszelkiej moralności. W polityce i w dyplomacji nie ma miejsca na moralność. Oczywiście w dyplomacji jest tylko, żeby to ładnie wyglądało. Natomiast w stosunkach między państwami nie ma miejsca na żadną moralność, jest tylko skuteczność. Jak Polska była mocarstwem, Polska prowadziła mocarstwową politykę, która sprowadza się do wykorzystywania słabych i głupich. Przepraszam, że tak mówię, ale taka jest prawda. Więc dlaczego mamy pretensje do Amerykanów, że oni, mając po drugiej stronie, przepraszam, że to powiem, no ale żeby dotarło do Polaków, sprzedajnych i tchórzliwych idiotów, to dlaczego oni mają się ograniczać? Oczywiście korzystają
ze swoich możliwości. Jeżeli określone działania mogą pójść łatwiej, no to idą po tej linii, która prowadzi do tego łatwiejszego, szybszego osiągnięcia celów. Przecież Polska nie musi tego robić, co robi. No, czy Amerykanie robią krzywdę Węgrom? No, przecież Węgrzy prowadzą politykę swoją prowęgierską. To nie jest polityka antyukraińska. To jest polityka prowęgierska. Węgrzy są o wiele słabsi od nas. Sam potencjał ludnościowy, ale również miejsce na mapie. No przecież wystarczy, że Polska zamknie granicę z Ukrainą. I nie ma Ukrainy. Chodzi o to, i jeszcze powtarzam jeszcze raz, żeby do Polaków dotarło. To nie jest problem Amerykanów, Rosjan, Niemców. To jest problem u nas. To my mamy te pseudoelity. I aktualnie to osiągnęło poziom, to przebiło nawet dno. To jest po prostu, no nie można spokojnie o tym mówić. Ktoś mądry kiedyś powiedział, jeszcze tylko jedno zdanie. Ktoś mądry kiedyś powiedział, gdzieś to czytałem, nie pamiętam. Zapytał i odpowiedział, kto jest największym wrogiem Polski? Odpowiedź, głupi Polacy. Koniec cytatu. To u nas jest problem. Jeżeli będziemy mieli własne elity, mądre, służące polskiej racji stanu i polskiemu interesowi narodowemu, no to co nam zrobią Amerykanie? Co nam zrobią Niemcy? Więc ja bym nie demonizował Ameryki. Notabene, jeżeli by była inna administracja, to przecież by w ogóle ta inna administracja nie popierała Ukrainy. No, wiele wskazuje na to, że tak się może stać, że Polska dzisiaj jednostronnie, i można powiedzieć, że w sposób absolutnie bezwarunkowy, udzielając ogromnej pomocy finansowej, militarnej Ukrainie, no może zostać na lodzie, kiedy Stany Zjednoczone zmienią swoją politykę. Dzisiaj Polska rozbraja się i to nie jest żadna tajemnica. Zresztą na ostatnim szczycie w Davos pan prezydent Andrzej Duda przyznał, że czołgi przekazane Ukrainie to były czołgi nie gdzieś z magazynów, ale po prostu z jednostek liniowych. Widzimy ten ogromny problem, ale wracając jeszcze na chwilę do dyplomacji, chciałem pana ambasadora zapytać o takie inicjatywy jak Trójmorze, rozpoczęte w 2016 roku, czy na przykład Trójkąt Lubelski, rozpoczęty ta formuła dyplomatyczna w 2020 roku. Jak pan ocenia z punktu widzenia byłego dyplomaty tego typu formaty? No ja mam w ogóle wrażenie, jeszcze jako urzędujący ambasador, jako dyplomata, miałem wrażenie, że ktoś nam pisze te wszystkie scenariusze, tak? No bo spójrzmy na przykład na politykę wschodnią w ogóle polską. No przecież to jest jedna wielka katastrofa. No przecież mamy Białoruś wepchniętą w ramiona Rosji. Zupełnie, no to jest całkowity bezsens. Wepchnięto Białoruś w ramiona Rosji. Z Białorusi przeprowadzono atak przecież na Ukrainę. Jeżeli by nie wepchnięto wtedy Białoruś w ramiona Rosji, to przecież by nie było tego ataku na Ukrainę z tego kierunku. Mamy Litwę, no, która no, jak traktuje polską mniejszość? W ogóle no, malutkie państewko bez żadnych zdolności oddziaływania i pozwala sobie na tego rodzaju no, działania. Notabene ostatnio, ja to publikowałem na Twitterze, nie chciałbym, żeby ktoś mnie złapał tutaj, że źle wskazałem źródło. To była bodajże oficjalne czasopismo chyba Ministerstwa Obrony Litwy. Na okładce dano, pokazano jakąś demonstrację banderowską i tytuł poświęcono w dużej części Banderze. Oficjalny periodyk Ministerstwa Obrony Litwy. Mamy Ukrainę, która no, nawet będąc teraz w stanie wojny, no, nie podejmuje działań, które by były przyjazne wobec Polski. Przypominam, do dzisiaj nie przeproszono za atak rakietowy na terytorium Polski i śmierć obywateli. Więc krótko mówiąc, ja uważam, że te różne formaty czy scenariusze, one muszą być po prostu przepisane. Czyli krótko mówiąc, musimy odzyskać dyplomację dla Polski, musimy odzyskać politykę zagraniczną, która będzie służyła interesom polskim, no i wtedy wiele formatów po prostu zniknie. Tak bym to powiedział.
No, chciałbym wrócić do tematu poruszonego przez Pana, jeżeli chodzi o polską politykę wschodnią. To jest oczywiście temat rzeka, moglibyśmy wiele godzin rozmawiać i zrobić nawet nocne Polaków rozmowy i nie starczyłoby czasu, ale chciałem poruszyć temat stosunków polsko-rosyjskich. O Białorusi Pan wspomniał, rzeczywiście tutaj już w ciągu ostatnich lat, a zwłaszcza po ostatnich wyborach prezydenckich po 9 sierpnia 2020 roku widzimy, że to uzależnienie Białorusi od Rosji jest już potężne i to no, gdzieś ta cegiełka niejedna została dołożona przez czynniki decyzyjne w Polsce do tego. Natomiast chciałem Pana zapytać o stosunki polsko-rosyjskie, ponieważ wokół nich narosło mnóstwo mitów i bardzo wiele osób w media głównego nurtu, wiele osób także ze środowiska dyplomatycznego mówi, że z Rosją nie da się mieć dobrych relacji, że nie da się mieć dobrych relacji. Co więcej, są osoby takie jak chociażby znany geopolityk, pan dr Jacek Bartosiak, które wprost no, wskazują na to, że Polska jest po prostu skazana na wojnę z Rosją. W związku z tym ten determinizm taki i geograficzny, i historyczny, według takich osób obowiązuje w przypadku Rosji, nie obowiązuje na przykład w przypadku Niemiec. Jak pan patrzy w ogóle okiem dyplomaty na relacje polsko-rosyjskie i czy możemy mieć dobre relacje z Rosją, pańskim zdaniem? No po pierwsze, pan Bartosiak nie jest żadnym dyplomatą, tylko jest jakimś agitatorem, który wyraźnie przebiera nóżkami, żeby tylko Polska weszła do wojny przeciwko Rosji. Więc to w ogóle nawet szkoda czasu, żeby zajmować się komentowaniem wypowiedzi tego pana. Tym powinny się zająć po prostu polskie służby. Tak? No, czy w polskim interesie i polskich funkcjonariuszy jest to, żeby na Polskę spadały rosyjskie bomby? No to tyle, jeżeli chodzi o pana Bartosiaka. Natomiast jeżeli chodzi o dyplomatów, którzy w ogóle wygłaszają taką tezę, że nie można się porozumieć z jakimś państwem, no to jest najlepsze świadectwo, że te osoby w ogóle nie nadają się na dyplomatów. Bo dyplomacja polega na tym, że się rozmawia z każdym. I z każdym się stara budować jak najlepsze stosunki. Czy Polska może mieć dobre stosunki z Rosją? Oczywiście, że może mieć. Tak samo jak z każdym innym krajem. Przecież ile nam zrobili w historii Niemcy, a ile nam zrobiła Rosja? Wystarczy porównać. Oczywiście Polacy przez propagandę są jakby wychowywani, chciałbym użyć brzydkiego słowa, tresowani w tej antyrosyjskości, w takim szowinizmie. Natomiast no, to jest ewidentne wbrew polskim interesom. Bo nawet patrząc z punktu widzenia takiego, to jest specjalność pana doktora, geopolitycznego czy też geostrategicznego, patrząc na mapę, Rosja, teraz oczywiście fala hejtu się na mnie wyleje, Rosja jest naturalnym sojusznikiem Polski. Patrząc na samą mapę, ja oczywiście nie mówię o tym, żeby odwracać sojusze, bo to na dzień dzisiejszy nie ma najmniejszego sensu. Natomiast chciałem zwrócić uwagę na to, że w Polsce doprowadzono do tego stanu, że Polacy nie są w stanie albo boją się mówić o Rosji. Po prostu Rosja jest jakimś, nawet piszą przecież na Twitterze, że to jest jakiś Mordor i tak dalej, jakiś imperium zła. Dlatego powtarzam to, co powiedziałem wcześniej. Naprawdę będzie zabawne obserwować tych ludzi, jak Ameryka zmieni po prostu mądrość etapu i na przykład zarządzi reset z Rosją i zarządzi wielką przyjaźń do Rosji. Więc apeluję, żeby Polacy pamiętali, kto co mówił i kto co pisał. Panie ambasadorze, pełnił pan funkcję w Japonii, w kraju azjatyckim, więc nie mogę, nie sposób nie zapytać o dwie kwestie. Zanim zapytam o stosunki polsko-japońskie, o ich szanse i zagrożenia dla dobrych relacji z Japonią, bo to jest też bardzo ciekawe zagadnienie. Chciałem zapytać o inny kraj azjatycki, a mianowicie o Chińską Republikę Ludową, ale trochę w szerszym znaczeniu. Wielu komentatorów dzisiaj wskazuje na takie jednoczące się we wspólnym celu globalne geopolityczne południe. Przede wszystkim tutaj mówi się o grupie BRICS, Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i Republika Południowej Afryki. Wiemy doskonale, że już teraz 6 kolejnych państw jest w fazie rozmów w sprawie przystąpienia do tego formatu, między innymi Egipt, blisko 100 milionowy, czy Nigeria, czy Argentyna, czy Iran. No, potęgi demograficzne tak naprawdę.
Jak pan ocenia dzisiaj realną siłę BRICS i jak pan ocenia dzisiaj te w ogóle, można powiedzieć, stan dolara w relacjach międzynarodowych, bo też nie da się ukryć, że ta wojna na Ukrainie zatrzęsła pozycją dolara. Tutaj widać, że nawet te wypowiedzi Siergieja Ławrowa mówiące o tym, że w końcu tego roku na szczycie BRICS w Republice Południowej Afryki ma być podnoszona kwestia wspólnej waluty BRICS. To jest pytanie do pana jako do ambasadora w kraju azjatyckim. Czy pana zdaniem to jest realne wprowadzenie takiej waluty? Jak pan ocenia dzisiaj siłę grupy BRICS? No i ta chociażby w kontekście RCEP, czyli tego, co weszło w życie 1 stycznia, tego największej strefy wolnego handlu w historii świata. Pierwsza kwestia to jest to, że Układ Sił na Pacyfiku jest wynikiem roku 1945. To jest jakby punkt wyjścia. Czyli również te sojusze są wynikiem tego, co się stało w roku 1945. No i od 30 lat obserwujemy wzrost potęgi Chin. Tu jest jakby, pan doktor wiele kwestii poruszył, więc żeby może uporządkować. Pierwsza rzecz, powiedziałem, wynik wojny i sojusze, tak? Czyli że Japonia stała się sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. Druga rzecz, rosnąca potęga Chin. Ja w innym wywiadzie powiedziałem, że to przecież sama Ameryka jest winna sobie, bo w dużym stopniu, używając brzydkiego słowa, wyhodowała sobie smoka, bo przecież przenoszono produkcję i myśl technologiczną do Chin i Chiny dzięki temu osiągnęły ogromny postęp. Oczywiście dzięki swojej pracy, polityce dalekosiężnej, bo prawdopodobnie Chińczycy planowali to długo, przynajmniej jakieś frakcje w Chinach, że w taki sposób, można powiedzieć, zwiodą Zachód. Że Zachód to postrzegał, Ameryka i inne kraje, jako po prostu to, co pan Morawiecki chce nam zrobić, że pracują za miskę ryżu, tak? I nigdy nie będą stanowili żadnej siły. No i trzecia rzecz, pan doktor powiedział o dolarze i o tej grupie coraz potężniejszej przecież, która kontestuje ten układ, nazwijmy to polityczno-monetarny na świecie, no to chyba są uprawnione takie głosy, które mówią, że właśnie wojna na Ukrainie w jakim stopniu jest wojną o dolara. Więc Ameryka jest tym imperium, które zawsze w historii są takie przełomowe momenty, kiedy stare imperia tracą hegemonię i wchodzą nowe imperia. I my jesteśmy właśnie w tym momencie. I naszym zadaniem jako Polaków jest to, żebyśmy nie doprowadzili do zniszczenia naszego państwa i narodu w tym przejściowym okresie. Bo przecież główne zainteresowanie Stanów Zjednoczonych to jest właśnie Pacyfik, Azja. To nie jest Ukraina, to nie jest Rosja. To chodzi właśnie o hegemonię amerykańską i utrzymywanie tego, nazwijmy to, modelu ekonomicznego, czy też modelu monetarnego opartego na dolarze. Tak? No bo kto drukuje dolara, to ma władzę, jeżeli dolar jest pieniądzem międzynarodowym. Chciałem jeszcze dopytać o relacje, czy w ogóle zapytać pana ambasadora o relacje japońsko-chińskie. Jak pan ocenia perspektywę tutaj? Bo wiemy oczywiście, że w sporej części establishmentu japońskiego jest to silne poczucie zagrożenia, jeśli chodzi o wzrastającą potęgę Chińskiej Republiki Ludowej, no ale przecież jeśli spojrzymy na tą regionalną kompleksową współpracę gospodarczą, największą w historii świata strefę wolnego handlu, do której przystąpiły i kraje ASEAN, i właśnie też sojusznicy Stanów Zjednoczonych, jak Australia, Korea Południowa czy Japonia. Czy pańskim zdaniem możliwe jest w dającej się przewidzieć przyszłości jakaś forma rozluźnienia relacji japońsko-amerykańskich? No, jest pan insiderem, był pan na miejscu, zna pan język japoński, zna pan ludzi, zna pan polityków, intelektualistów z tego kraju. Jak wygląda spojrzenie geopolityczne współczesnego establishmentu japońskiego, jeśli chodzi o układ sił na Pacyfiku?
No od razu sprostuję, japoński znam w stopniu komunikatywnym, bo zaraz będą wpisy, żebym przedstawiał jakieś dokumenty o znajomości gruntownej języka japońskiego. Natomiast wracając do Azji. Pierwsza rzecz, o której dużo ludzi na Zachodzie nie wie, mianowicie zaszłości historyczne i skala wrogości. To jest coś o wiele większego niż w Europie. Czyli w Europie mieliśmy wiele wojen i wiele państw, które ze sobą walczyły i również dopuszczały się różnego rodzaju czynów, czy też miały różne ambicje. I ta skala zaszłości historycznych, skala wrogości w Azji jest wielokrotnie większa niż w Europie. Czyli to jest jakby punkt wyjścia, żeby sobie obywatele polscy, ludzie na Zachodzie zdawali z tego sprawę. Druga rzecz, to akurat nieco przecząca pierwszej, mianowicie bardzo daleko idący pragmatyzm, który występuje w kulturze czy w kulturach azjatyckich. No i czyli krótko mówiąc, te państwa po prostu starają się w ramach swoich możliwości działać tak, żeby było to najskuteczniejsze, najlepsze dla tych państw. No i ciekawe pytanie, pan doktor powiedział, czy możliwe jest rozluźnienie tego sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, Japonia, Stany Zjednoczone. No, pierwsza przeszkoda to potęga Chin. To jest na pewno, Chiny są teraz tak potężne, że Japonia musi myśleć o swoim bezpieczeństwie i przecież dotychczas oszczędzała, jeżeli chodzi, oczywiście te wydatki na zbrojenia były duże, bo to był jeden punkt PKB, ale to był PKB japoński, więc to i tak były duże zbrojenia. Teraz przyjęto plany na znaczne zwiększenie tych wydatków, czyli jedna rzecz, zagrożenie chińskie, druga rzecz, może cofnę. Pierwsza rzecz, zaszłości historyczne. Druga rzecz, zagrożenie chińskie. Trzecia rzecz, hegemonia Stanów Zjednoczonych. Przecież Stany Zjednoczone, ja nie chcę się pomylić teraz, w Japonii mają chyba 45-50 baz wojskowych. Nie wiem, to jest do sprawdzenia łatwo. Jeżeli ktoś mi tam zarzuci, że nie wiem, to niech każdy sobie sprawdzi. W każdym razie jest bardzo silna obecność wojsk amerykańskich w Japonii. No i jest też silna obecność polityczna, co by tutaj dużo nie mówić. I czy patrząc tak hipotetycznie, czy mogłoby się coś wydarzyć w przyszłości, co by doprowadziło do rozluźnienia sojuszu? No na pewno, już abstrahując od Japonii, ale patrząc na przykład też na Europę, no bo przecież ja nie będę wymieniał państw, ale są takie państwa, które są sojusznikami Stanów Zjednoczonych, chociażby w Europie, które by się bardzo ucieszyły z wybitnego osłabienia USA. Więc zmiana sojuszy może nastąpić w momencie, czy rozluźnienie tych sojuszy, kiedy Stany Zjednoczone okażą się słabe. To są te momenty, kiedy dochodzi do rozluźnienia i zmiany sojuszy. Pierwszym takim sygnałem bardzo, powiem wprost, kompromitującym, była ewakuacja z Afganistanu. Było to takie bardzo obrazowe i dużo mówiące dla potencjalnych sojuszników Stanów Zjednoczonych. Druga kwestia, Stany Zjednoczone nie mogą być tym policjantem ogólnoświatowym, bo już nie mają siły do tego, żeby stać się takim policjantem. Poza tym wyrosły nowe potęgi, czyli następuje ta taka decentralizacja siły. No i trzecia rzecz, to o tym też mówiłem w tym innym wywiadzie, Stany Zjednoczone prowadzą tą wojnę zastępczą na Ukrainie, wpychają Rosję w ramiona Chin. I pytanie, czy to w ogóle jest w interesie Stanów Zjednoczonych? Co więcej, ja zaryzykuję taką opinią, w moim przekonaniu Rosja z tej wojny wyjdzie o wiele silniejsza, a nie słabsza. Co może się wielu wydawać niemożliwe, ale tak mi się wydaje, że tak będzie. Czyli, trochę przepraszam pana doktora i państwa, że trochę przeskakuję z tematu na temat, ale mam ten nasz cały świat, to jest po prostu system naczyń połączonych i to jest wszystko ze sobą związane. To, jak
Ameryka działa na Ukrainie, przekłada się na przykład w działania Rosji na Dalekim Wschodzie. To, jak potężne są Chiny, przekłada się na działania japońskie. Na działania japońskie przekłada się również to, co się stało w roku 1945. Ja teraz powiem brutalnie, jako były dyplomata, nie jestem już dyplomatą. No, czy ktoś w ogóle jest na tyle naiwny, że myśli, że Japończycy zapomnieli, kto im te bomby atomowe zrzucił? Tak, no myślę, że to bardzo ciekawe, co pan powiedział i o tym pragmatyzmie i o tych kwestiach zaszłości historycznych. A gdybyśmy mieli zrobić taką krótką i na potrzeby naszej rozmowy analizę SWOT, takich silnych, słabych stron, szans i zagrożeń dla stosunków polsko-japońskich, to panie ambasadorze, jak pan ocenia stan w ogóle tych relacji w ciągu, no powiedzmy, ostatniej dekady? Jakie pan widzi szanse i zagrożenia dla rozwoju relacji między naszymi krajami na kolejną dekadę? Tradycyjnie Polska i Japonia mają dobre stosunki, chociażby z tego powodu, że nie mamy żadnych zaszłości historycznych. I tradycyjnie w Polsce Japonia i Japończycy są postrzegani bardzo pozytywnie. I w Japonii Polska też jest postrzegana pozytywnie, choć niestety jako taki kraj zacofany, biedny i też no, zniszczony przez wiele wojen. Więc to jest taki obraz nie do końca, który uważam powinniśmy chcieć, żeby był w Japonii. Stosunki polsko-japońskie. No, powiedzmy tak, no one były bardzo dobre, może teraz są dobre, ale to jakby wynika w ogóle z działań, no, które nie dotyczą tylko Japonii. No bo ja nie chcę odnosić się do mojej sytuacji, kiedy jak byłem ambasadorem, jak byłem odwołany, tych kwestii afrontów wobec stronę japońską, czyli tak patrząc tylko z punktu widzenia interesów państw, no, na pewno stosunki z Japonią byłyby lepsze, gdyby na przykład strona japońska nie była zwodzona w niektórych przypadkach przez stronę polską. Czyli jakieś zamierzenia, plany na przykład, które były przedstawiane stronie japońskiej, że będą przy udziale Japończyków, raptem okazuje się, że one mają być na przykład przy udziale Chińczyków. To tak jakby już mówiąc wprost. Natomiast oczywiście chciałbym zastrzec, że w interesie państwa polskiego jak najbardziej są potrzebne stosunki dobre zarówno z Japonią, jak i Chinami. Więc żeby tutaj nie było wątpliwości. Chodzi mi bardziej o to, że jeżeli na przykład chcemy różnego rodzaju przedsięwzięcia robić z konkretnym krajem, w tym przypadku z Japonią, nie możemy drugiej strony przekonywać do naszych racji, a potem w ostatniej chwili zmieniać i niektóre te przedsięwzięcia wykonywać na przykład no, z konkurentem strategicznym tego kraju. Czyli krótko mówiąc, to nie jest problem Chin, to nie jest problem Japonii. Znowu wracam do tego, co powiedziałem na początku. To jest problem nasz, polski. Mhm. Nasz problem. No właśnie. Tak? Panie ambasadorze, powiedział pan bardzo ciekawą rzecz, że cały system międzynarodowy to system naczyń połączonych i dzisiaj trudno rozpatrywać sytuację w Azji Wschodniej, na Pacyfiku, bez przyglądania się innym regionom świata chociażby. I w kontekście także tego, co pan powiedział o Polsce, że my mamy problem z naszą kulturą strategiczną, z elitami, to co na samym początku pan zaakcentował. Chciałem pana zapytać już na zakończenie naszej rozmowy o pański stosunek do chińskiej koncepcji jednego pasa, jednej drogi, nazywanego nowym jedwabnym szlakiem. Jak pan widzi tutaj ewentualnie rolę Polski? I czy Polska pańskim zdaniem powinna włączać się w tego typu inicjatywy? I związaną z tym także drugie pytanie. Jak pan ocenia perspektywę wybuchu wojny w innej części świata niż w Europie, a konkretnie na Bliskim Wschodzie? Mówi się bardzo wiele o potencjalnym konflikcie, czy to Izraela z Iranem, czy Arabii Saudyjskiej z Iranem. Wiemy, że kilka dni temu zakończyły się największe w historii
manewry sił powietrznych amerykańskich i izraelskich, to ewidentny pokaz siły i pewna groźba wobec Iranu. Wiemy, że w ubiegłym roku, w lipcu 2022 roku, została podpisana deklaracja jerozolimska, czyli taki, no, można powiedzieć, swego rodzaju gwarancję bezpieczeństwa dla Izraela, że w razie takiej, no, nazwijmy to wojny prewencyjnej, którą Izrael by zaczął z Iranem, Stany Zjednoczone udzielą pomocy. Zatem pytanie, panie ambasadorze, stosunek do nowego jedwabnego szlaku pański, jak powinna Polska się tutaj zachowywać i perspektywa, no, wielkiej wojny na Bliskim Wschodzie? Tak, czyli jeżeli chodzi o handel, bo to chodzi tak naprawdę o to w pierwszym pytaniu, no to oczywiście w interesie państw tych, nazwijmy, kontynentalnych jest, żeby ten handel się rozwijał. Czyli znowu mamy naczynia połączone, no bo przeszkadzając w handlu Chin z Europą, tak naprawdę Stany Zjednoczone osłabiają Europę i Niemcy. Tak? Więc znowu mamy ten system naczyń połączonych. W naszym interesie oczywiście jest to, żeby Polska była tym hubem handlowym. Polska ma znakomite, tam wiele autorów mówi, że Polska ma złe miejsce na mapie, czy to jest przeklęte nawet tak, jakie literackie określenia. Nie, Polska ma znakomite miejsce na mapie. To jest nie wiem, ktoś powiedział, że to jest działka numer jeden, jeżeli chodzi o glob ziemski. Polska ma znakomite miejsce na mapie. Chodzi tylko o to, żeby Polacy to wykorzystali. Czyli prowadzili samodzielną politykę i jak najbardziej rozwój handlu i że te wszystkie szlaki handlowe by przebiegały przez Polskę, jest w interesie państwa polskiego. Jak najbardziej. Oczywiście nie jest to w interesie mocarstw tak zwanych morskich, no bo to zmienia w ogóle cały układ sił i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o drugie pytanie, czyli niebezpieczeństwo wybuchu wojny, głównie chodzi o Iran, no to przecież to niebezpieczeństwo no jest od, no nie wiem, od kilkunastu lat tak naprawdę. Przecież ja, zanim zostałem ambasadorem w Japonii, ja byłem na stypendium naukowym w Japonii. Ja byłem w latach 2005-2007 i ja pamiętam, że wtedy się przecież mówiło bardzo dużo i źle o Iranie. I proszę zwrócić uwagę tutaj a propos teorii spiskowych, ale to nie są żadne teorie spiskowe, tylko to są wybitnie skuteczne działania propagandowe. Proszę zobaczyć, w którym roku nakręcono film 300. Tam jest właśnie o Grecji, o Sparcie i o Persji. No przecież to się zbiegało z kampanią propagandową przeciwko Iranowi. To był ten czas. Więc krótko odpowiadając na pytanie, tak, widzę zagrożenie, możliwość wybuchu takiej wojny z uwagi na rosnącą siłę Iranu. Iran też przecież teraz blisko współpracuje z Rosją, również jeżeli chodzi o konflikt na Ukrainie. No i różne przecież szaleńcze plany, żeby polskie wojsko brało. Przecież w przestrzeni medialnej pojawiły się takie pomysły, żeby również, nie wiem, polskie lotnictwo brało w tym udział. Mieliśmy przecież tą niesławną konferencję przecież. No. Tak, w lutym 2019 roku konferencja antyirańska w Warszawie, tak. Mnóstwo pieniędzy wydanych, z pieniędzy podatników oczywiście na te konferencje. Tak, więc to jest to niebezpieczeństwo, natomiast oczywiście my jako Polacy powinniśmy się skupić na interesie państwa polskiego i na interesie naszym narodowym, czyli no my świata nie zbawimy, tak? My na przykład nie zapobiegniemy wojnie, nie wiem, Ameryka przeciwko Iranowi czy Izrael przeciwko Iranowi, ale jesteśmy w stanie zapobiec, żeby Polska była neutralna. Znaczy, żeby sprawić, żeby Polska była neutralna, tak? Żeby zapobiec temu, że Polski nie wciągnięto do tej wojny. Więc my świata nie zbawimy. Zajmijmy się Polską po prostu. No i pytanie na koniec, pytanie trudne, bo wiele młodych osób zastanawia się, czy dzisiaj warto na przykład aplikować na aplikację dyplomatyczno-konsularną, czy warto składać dokumenty na aplikację dyplomatyczno-konsularną i dzisiaj rozpoczynać swoją karierę dyplomaty. To panie ambasadorze, co pan by radził dzisiaj
osobom, które są na przykład świeżo upieczonymi absolwentami studiów magisterskich i zastanawiają się, czy warto składać dokumenty na aplikację dyplomatyczno-konsularną? No warto, tylko czy się dostaną? No i myślę, że tym akcentem zakończymy naszą rozmowę. Bardzo panu dziękuję za ciekawą dyskusję, za pańskie ciekawe argumenty, ciekawe poglądy. Myślę, że zachęcam państwa, naszych szanownych widzów, do komentowania, do udostępniania naszej rozmowy, być może do zadawania pytań naszemu gościowi, panu ambasadorowi, profesorowi Jackowi Izydorczykowi. Dziękuję panu serdecznie. Bardzo dziękuję, panie doktorze, dziękuję państwu. No i apeluję do Polaków, nie ma się co bać. No kogo się bać? Nie idźmy na tę wojnę, to nie nasza wojna. Dziękuję.